Powstała w XIV wieku Baszta Chojnowska niewątpliwie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych średniowiecznych zabytków w Legnicy. Mimo to ten znajdujący się w ścisłym centrum miasta pomnik historii od lat stoi zaryglowany na cztery spusty i co widać gołym okiem, niszczeje. Nie powinno tak być, mówią nam legniczanie. Dobrze by było, żeby ktoś się tym zainteresował. I tak jak tu koło zamku ta Baszta, tak? Brama Baszta, czy jak to się tam nazywa? Głogowska. Głogowska. Ktoś tam zagospodarowana, czy jakieś muzeum, czy no po prostu, żeby to działało. Powinno się coś z tym robić. Taka... Nawet mówi się do tych zwiedzających, by coś mogliby z tym zrobić. Na pewno i bardzo dużo naszych zabytków jest w tym stanie. Także brak zainteresowania ze strony miasta. To jednak nie do końca prawda. Budynek niegdyś dzierżawiony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2009 roku przejęty został przez Legnicki Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej właśnie dlatego, że PTTK nie miało środków na remont. Od 2016 roku nadzoruje go z kolei Legnickie Centrum Kultury, które wobec zabytku ma konkretne plany. Powstał nawet projekt pod nazwą E-Paszta. To miało być takie centrum aktywności, które miałoby się skupiać wokół aktywności artystycznej, oczywiście. W Baszcie powstałyby na przykład pracownie 3D, pracownia robotyki, fotografii cyfrowej czy studio nagrań. Pomysł zapewne godny pochwały. Zawsze jest jednak jakieś ale i w tym przypadku, czego nie trudno jest się domyślić, chodzi o pieniądze, których instytucja nie ma, choć starania o środki prowadzono. Został złożony projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który faktem został zaopiniowany pozytywnie. Niestety jakby brak środków nie pozwolił na to, żeby projekt został sfinansowany. I tu wracamy do punktu wyjścia, a Baszta jak stała odłogiem, tak stoi porastając w najlepsze roślinnością. O wnioski z raportu ostatniej kontroli pytamy w Legnickiej Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Były jakieś przecieki w dachu, tam obróbki blacha były w zasadzie uszkodzone, jakieś zauważyliśmy spękania murów, wilgoć w dolnych partiach, no tego typu rzeczy. Miłośników zabytków nadzieją może napawać jednak fakt, że choć Legnickie Centrum Kultury nie ma środków, to ma konkretną dokumentację dotyczącą remontu. Opracowało projekt budowlany, techniczny na zabezpieczenie tego obiektu i uzyskało od konserwatora pozwolenie. A że tego typu budynki mogą robić wrażenie, jeśli się je wyremontuje, świadczyć może przykład innej baszty, Głogowskiej, która przed laty przeszła gruntowny remont. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego Legnickie Centrum Kultury zdecydowało się na przejęcie tego typu obiektu, zapewne wiedząc, że na jego remont pieniędzy nie będzie. Odpowiadając na to pytanie, zastępca dyrektora instytucji zapewniła, że ELCEK cały czas będzie szukał możliwości sfinansowania tej inwestycji.